Przecież problem z, z, z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest taki, że tam dochodzi, to jest ewidentne, do naruszeń prawa. I to prawa międzynarodowego. W prawie międzynarodowym nie wolno dokonywać tego, co my tak w tej chwili, no, to, to się tam dzieje. Pushbacki, czyli krótko mówiąc, niedopuszczenie y, y, osób, które ubiegł, ch, chciałyby ubiegać się o y, y, opiekę ze strony polskiej na terenie Polski, nie dopuszcza się, tylko ich się po prostu, no, faktycznie wypycha za granicę, ze, za ten płot. No, tego nie wolno robić, i niezależnie od tego, co powiem, po, służby mundurowe, no, które dostają stosowne, stosowne dyrektywy, stosowne rozkazy, niezależnie do, do tego, jak to komentują rzecznicy tych właśnie służb to jest po prostu naruszenie prawa międzynarodowego.